Dzień dobry w Denko. Projekt Denko, koniec, skończyło się, było i nie ma. Czy jak tam chcecie, można sobie to nazwać. No ale cóż, trzeba zrobić. Zebrała mi się gigantyczna torba znowu. No naprawdę, przesadzam z tym zbieraniem. No i jakieś tam jeszcze trzeba inne rzeczy pokazać. Więc ja już gotowy. Oczywiście będzie mi towarzyszyć kawa, bo jak się gada ciągle, to wiadomo, trzeba popijać. Zacznę od kalendarza Lego. Tak się zastanawiałem, czy by w ogóle nie zrobić odrębny film podsumowujący vlogmasy i tam kalendarz adwentowy, ale mówię, dobra, już nie będę modzić, pokażę na Denku ten kalendarz i też krótko o nim opowiem. No kalendarz był super, mega zadowolony jestem, cieszę się, że go wybrałem. Myślę, że jeżeli dotrwam do świąt tego roku, być może zainwestuję w kolejny kalendarz Lego, ponieważ to była dla mnie niezła radocha. Świetne wyczekiwanie świąt, świetne wyczekiwanie kolejnego otwarcia okienka. Godne i warte uwagi. Ja tam polecam. Kłębuszek Kolor. Płyn superancki, dostępny w Biedronce za nieduże pieniądze. W moim przypadku wszystko się dopiera. Jego dużą zaletą jest również to, że po wyschnięciu i na przykład podczas prasowania czuć zapach również płynu do prania. Bo wiadomo, płyn do płukania to efekt końcowy, ale te płyny też czuć pod żelazkiem zwłaszcza, więc naprawdę, no jakościowo dobre. Nie mogę powiedzieć w 100%, że tak, wybierze to trawę, nie wiem, zaschniętą krew, kawę czy coś, bo ja z takimi rzeczami się nie spotykam. Nie mam dzieci, mi się nikt tak nie brudzi, więc no, ja tyle co koszulkę założę, ile no, 5 godzin w niej pochodzę, czasem 4 i już do kosza na pranie, tak, więc u mnie to nawet nie jest brudne, no. Tutaj każdy jeden płyn sobie świetnie poradzi. Tutaj ostatni mój, jakby ostatni na czasie ulubieniec Lenor biały, który znam od wielu lat, ojejku, naprawdę od wielu, wielu lat. Uwielbiam ten zapach, kocham, tak samo jak Lenor niebieski i tak dalej. Jeden z wielkich klasyków, fajnie pachnie po wyschnięciu i naprawdę zmiękcza ciuchy i w okresie zimowym, myślę, że się większość z nas z tym spotyka, nie elektryzuje ubrań, w sensie powoduje, że no nie ma tej elektryzacji, tak? Bo czasem jak się kupi jakiś inny płyn, to raz, że te ciuchy po wyschnięciu nie są wcale takie miękkie, a dwa, no kurczę, nie wiem, podnosisz koc i się wszystko elektryzuje, nie? I aż czujesz włoski na rękach, dęba stają. Więc tutaj po Lenorku tego nie ma. Zapach super. Felce Azurra, no co mogę powiedzieć, już tyle razy co zachwalałem na swoich vlogach płyn. Zapach piękny i jakościowo bardzo mocny, po wyschnięciu czuć cudownie. Nawet gdzieś tam w pracy komuś opowiadałem, mówię, zobacz, ściągnąłem bluzę, którą miałem wybraną właśnie w tym i normalnie ręce mi pachniały tym płynem, więc naprawdę moc jest super. Byłem zainteresowany wytestowaniem już od dłuższego czasu, potem Paweł mi w paczce przysłał właśnie między innymi tę sztukę, piękny zapach, bardzo pasujący do miękkich bluz, albo na przykład do ręczników, nie? No ładnie komponuje się ten zapach potem takim pięknie pachnącym ręcznikiem, aż miło ciało było wycierać, więc na pewno będę dalej wracać, będę próbować inne wersje zapachowe, ale wszystko w swoim czasie, ponieważ ja lubię zmieniać, lubię modyfikować, więc wiecie. Żel z Biedronki, ten duży 700 ml z pompką, cudowny zapach, ten akurat łudząco przypomina zapach granatowej Nivei. Bardzo łudząco, więc akurat dla mnie ten zapach na okres jesień-zima jest rewelacyjny, to jest po prostu rewelka. Nie swędzi mnie skóra po nich, nie wysusza jakoś tam za specjalnie, dobrze myje, zapach piękny, wygodna pompka i dużo tańszy niż na przykład jeden z oryginalnych żeli do mycia. Więc ja teraz mam kolejną wersję, inną zapachową na wannie i okej. Będę w Biedronce, to może kupię kolejny zapas. Kolejny kalendarz adwentowy Milka. No co mogę powiedzieć? No wzory były odbite tak średnio. Czasem trzeba było się zastanowić, co tam było odbite. Ale ogólnie rzecz biorąc, czekolada Milki smaczna. Bardzo miły umilacz do otwierania okienek i wyczekiwania świąt. No, co mogę powiedzieć?
Ariel Relax, ten, co pachnie jak damskie perfumy. Damskie perfumy, nie wiem, dezodorant damski, coś w tym stylu. Zapach świeży, taki może kojarzący się trochę z wiosną, ale tutaj też trochę słodyczy w nim czuć. Więc ogólnie rzecz biorąc, wersja fajna, spoko. Tylko mówię, no, bardziej może dla kobiet, nie? Jakoś tak, tak mi się skojarza, nie wiem czym. Max Mallow, o matko, ten zapach, naprawdę, ja nie wiem, czy jeszcze jest dostępny, czy nie, ale naprawdę godny uwagi, piękny zapach, no coś nie, coś, jeszcze coś wyjdzie? O, już taka resztka. To jest zapach po prostu cudownych słodyczy, kojarzący mi się z luksusem, z pięknym salonem, nie wiem, luksusowych aut, wchodzisz, piękny zapach, od razu ten, naprawdę warty uwagi, ja go dostałem w Kauflandzie. Batoniki z Dilza, które łudząco przypominają smak oryginalnego Knopersa. Naprawdę bardzo łudząco. Więc bardzo smaczne, ja bym chętnie do nich wrócił. Jakbym tam był na jakichś większych zakupach w Dilzie, no to myślę, że jak nie zapomnę, to wezmę je również schowam do koszyka. Popijmy. Przepraszam, że ja tak grzeję z pokazywaniem tego wszystkiego i tak dalej, bo mówię, chcę zakończyć szybko denko, bo ja dzisiaj jestem w ogóle w trakcie nagrywania vloga, więc no gdzieś to trzeba wszystko ze sobą połączyć, potem montowanie i tak dalej. Słuchajcie, taka rzecz mało oczywista, aczkolwiek warta uwagi. Worki do odkurzacza z tej firmy używam od lat. Powiem tak, są rewelacyjne. To jest Vorwo firma. Ja je kupuję tam zazwyczaj przez internet na jednym ze znanych portali internetowych. Sprzedażowych. Jakościowo mega dobre, wytrzymałe. No po prostu jak za tę cenę, to są naprawdę mega dobre. Tak jak tutaj na przykład jest 7 worków papierowych, a 4 takie, nie? Ja się z tym zgadzam. Worki papierowe, ja z nim kiedyś wiele lat temu, jeszcze tak miałem jakiś tam odkurzacz z Zelmera czy coś tam, miałem problem, bo czasem przy wyciąganiu wora z odkurzacza on się po prostu rwał. No masakra. Także tutaj raz, że dostaje się 4 worki, które jakościowo są świetne, to dwa, dostaje się filtr, który można tam sobie wymieniać, nie? To jest do komory, jak jest komora na worek, tam z tyłu jest filtr i ten filtr można wymieniać, nie? Także w każdym komplecie taki filtr jest i przy każdym, przy każdej wymianie znaczy kolejnej paczce można sobie spokojnie wymieniać i mieć pewność, że te worki są całe. Kinder Kerz, świetne są, matko, jakie te batoniki są pyszne, po prostu dla mnie to jest aż niebezpieczne, bo jak dorwę się do takiego opakowania, do kawy, to końca nie ma, no po prostu miam miam, no można zajadać. Łopatka wieprzowa, świąteczna z suszoną śliwką, bardzo dobry produkt, ja lubię do nich wracać, to są wolno gotowane mięsa, dostępne w Biedronce, za nieduże pieniążki wyciągasz z wora, wsadzasz do naczynia żaroodpornego, wrzucasz do piekarnika tam na 30-40 minut, ona się super podgrzewa, do tego ziemniaczki, surówka, no i obiad jak znalazł, więc ja nie mówię, żeby tylko na tym żyć, tak, no to jest dobra alternatywa. Daty przydatności są w miarę długie, więc zawsze można mieć, wiecie, pod ręką. Kłębuszek do czarnego, czyli to jest, widzicie, no kolejna jakby kolejne potwierdzenie, że ja często do kłębuszka wracam, uwielbiam. Zapach też jest cudowny i równie dobrze wyczuwalny pod żelazkiem. Pamiętam, jak testowałem takiego żółtego misia, płyn do płukania z Dilza, to tamtego płynu nie było czuć, a pod żelazkiem było czuć ten, więc naprawdę, naprawdę efekt świetny. Ja mam dużo ciemnych ubrań, uwielbiam ciemne ubrania. No dzisiaj wyjątkowo coś białego, trzeba życie zmieniać. Więc co mogę powiedzieć? No, moje bluzki są nadal czarne. To, co jest czarne, więc ja wierzę w działanie tych płynów, że do kolorów, do czarnych i do białych. Po prostu ja w to wierzę. Wiem, że tam są te składniki wszystkie aktywne, które utrzymują kolor i że to działa. No i mam po swoich znajomych gdzieś tam wgląd w niektórych, jak piorą ciemne, czarne razem, boże, ciemne, czarne, ciemne kolory i tam jeszcze czasem białe razem, wszystko w jednym praniu, a potem białe jest szare, czarne jest jakieś wyblaknięte i to wszystko wygląda nieładnie, ciuchy do wyrzucenia. Więc u mnie tego efektu nie ma.
Pasta do zębów, ja tę uwielbiam, ona ma taką, ma takie drobinki jakby. Mi ją kiedyś poleciła dentystka, bo ja właśnie mówię, że no dużo kawy piję, tak? No i ja wiem, że to się osadza na tych zębach i w ogóle. No to poleciła tą właśnie, że to jest bardzo dobra taka pasta, ona sobie radzi z tym świetnie. O, jakieś szkło tam będzie. Barista Crema, kawa z Lidla. Była dobra, aczkolwiek nie na tyle dobra, żebym chciał do niej wrócić. No jakoś coś tutaj było, co niby mi smakowało, ale no nie przekonała mnie. Nie przekonała mnie, na pewno do niej nie wrócę, więc... Ciasteczka z Dilza. Przepraszam za opakowanie, takie dość mocno zmarnowane. No ja je uwielbiam, one są mięciutkie, jest ich tutaj dużo, paczka kosztuje niedużo. Warte uwagi po prostu. O, ciasteczka. Ciasteczka kruche, z których będzie się sypał cukier teraz. Te, bardzo smaczne i nie wiem, jak ktoś pamięta, kiedyś w takich budkach z typowo słodyczami były takie właśnie ciastka z cukrem na wagę i one łudząco smakują jak tamte, właśnie te z Lidla, dlatego polecam, ja do nich wracam, lubię je do kawy, do herbaty też są świetne. Fruwita, zostawiłem tylko jedno opakowanie, bardzo fajne produkty z Biedronki i jest z tego kokos i migdał. No świetny, smak rewelacyjny. Polecam, polecam, naprawdę warte uwagi i są niedrogie. No, krakuski kakaowe. Słuchajcie, przepraszam, bo też opakowanie jest zdewastowane, ale chcę pokazać. Świetne ciastka, mega kakaowe. Kurczę, tutaj jak jejesz, to masz takie wrażenie, jakbyś jadł naprawdę praktycznie 90% kakao. Świetne są, smaczne. Bardzo dobre, ja do nich lubię wracać. Rebelka. Oxy, odplamiacz w proszku do białych. Używam normalnie do proszku do prania. Dodajesz taką łyżkę, bo tutaj jest odpowiednia łyżka. Proszę bardzo. Więc daję taką jedną, czasem dwie, bo ja mam manię przesadzania. Ale białe wyglądają jak wyglądają. Powiem tak, to jest chyba z Biedronki Oxy. Tak, to jest z Biedronki akurat. Biedronkowy Oxy, ten z Lidla miałem, tak samo dobrze działał, więc no cóż, wracam do jednego i do drugiego, więc spoko. Pianki Haribo świąteczne były, dostałem je w paczce świątecznej, no pyszne były, super, naprawdę. Ja uwielbiam, tylko to jest tak wciągające, że ty tam zjesz jedną, drugą i jeszcze chcesz, jeszcze i jeszcze, więc no. O, kolejny Lenor biały, tak odkładałem, odkładałem. No już nie będę powielał informacji. Te ciastka się nazywają wiktorki. Świetne ciastka maślane wiktorki. I tutaj naprawdę czuć ten smak masła i tak dalej. Są mega smaczne, zachęcające. Świetnie się komponują w dodatku z kawą, więc polecam. Ja je dostałem, w sensie kupiłem w Kauflandzie, więc tam są dostępne. Myślę, że w innych sklepach też, bo to jest firma Tago, a Tago występuje w różnych sklepach. Więc... Tymbark jabłko brzoskwinia, świetny płyn. Świetny napój, świetny napój. Wspominam bardzo dobrze, zwłaszcza z podstawówką, jakimiś tam wycieczkami, kanapka. I do tego zawsze Tymbark, no świetne wspomnienia. No po prostu uwielbiam, wracam, więc... Godne polecenia. Żelki, świetne żelki z sokiem jogurtowe. Naprawdę polecam do spróbowania, bo są warte uwagi i całkiem niedrogie, więc... O! Francuskie perfumy. To są te odpowiedniki ze strony właśnie francuskie perfumy. Lubię do nich wracać. Tutaj numerek 206 i to była Lacoste, chyba zielona. Zielona albo niebieska. Ale raczej bym strzelał, że zielona. Fery, płyn do naczyń. Uwielbiam Fery, dla mnie jest zawsze mega wydajny, ma super zapachy. Tutaj akurat było jabłkowe. Uwielbiam wersję miętową, polecam, naprawdę wersja miętowa, świetny zapach. No i jak to Fery, zawsze się dobrze pieni i tak dalej. Jeden z takich kultowych płynów, który dalej utrzymuje swój poziom jakości. Paluszki rybne, słuchajcie,
no paluszki rybne, no mega. Ale dla mnie tylko te z Frosty. Ja przepraszam, Frosta i chyba Listener jeszcze? No tylko z tych oryginalnych, bo jadłem tam różnego rodzaju zamiennikowe paluszki, ale to było zawsze takie mdłe, niedobre, wręcz obrzydliwe. Powiedziałem, że więcej nie chcę. Co tutaj mam? Tutaj mam Garnier, krem aloesowy to był. Ja go wziąłem, ponieważ on cenowo wychodził super, ponieważ miałem tą wersję aloesową, ale w serum. I serum sprawdziło się świetnie. I to też się sprawdziło świetnie. Używałem to na dzień i nic się złego nie działo. O, flaszka, poważna flaszka. Herbapol malina. No niektórzy to nazywają głównie syropem fruktozowym i tak dalej, więc no niektórym to nie smakuje. Ale mam porównanie i szczerze, jak syrop malinowy, to z herbapolu. Bo tutaj jako tako ten smak jest taki zachowany, normalny, taki wiecie, autentyczny, nie? Ja na przykład kupuję gdzieś tam jakiś inny zamiennik w Lidlu czy coś, niby jest napisane malina, smakuje mambą truskawkową. No różnie. To jest malina. Ja jakiś czas temu posmakowałem jakość piwa z sokiem malinowym, bo zawsze byłem pasenie. Tak. Natomiast nie, bardzo dobre okazało się, więc też tylko z tym syropem. Więc herbapol tutaj w 100% wygrywa. O! Pomatunia! Mam dwie, to są te z Bazy Club. Powiem tak, powiem coś nieprzyjemnego. Ta jedna to się skończyła normalnie. A tę to wyprałem. Ostatnio, wczoraj. Czy przedwczoraj? No, wyprałem. Już nie powiem, którą z rzędu. A propos jeszcze tych szminek. No to nawilżały usta, jak ja mam często po myciu zębów, zawsze mnie pieką, to łagodziło, nic się nie działo, więc spoko. Co mogę powiedzieć? Airwick, zapas do kontaktu, to jest ten... białe kwiaty, nie? Ale to jest taki kultowy, oryginalny zapach i najlepszy właśnie z Airwicka. Ja go uwielbiam. On mi się kojarzy z czystym mieszkaniem, z takim spokojnym mieszkaniem. Wiecie... Wiosna, lato. Te klimaty. Kultowy Domestos. Domestos jak Domestos. Każdemu kojarzy się tylko z toaletą. No nieprawda. Jak miałem zwierzęta w domu, to dodawałem często do mycia podłóg. Czyli korek na przykład Ajaxa. Korek Ajaxa i trochę Domestosa. Ja ten patent poznałem, moja kuzynka pracowała w przedszkolu i tam był taki wymóg, że oni muszą właśnie myć podłogę z Domestosa. Więc tam dawali właśnie korek Ajaxa, trochę Domestosa i myli podłogę. Ja potem ten patent przeniosłem do domu, bo miałem zwierzęta. Nic się nie działo, ani panelom, ani płytką. Wszystko było zdezynfekowane, spoko. Nalewka świąteczna to dostałem od szefowej na święta. To była nalewka kawowa i mega smaczna, pyszna, a szkoda, że tak mało. No, moje ulubieńce, takie najwspanialsze, neutra, one są obcięte tutaj, widać, więc to tak wygląda, jak wygląda. Maska na noc, krem bazowy na dzień, świetne, po prostu naprawdę jakościowo rewelka, polecam, warte uwagi. Kotlet schabowy z kapustą zasmażoną i pióre ziemniaczanymi. To było chyba albo z Biedronki, albo z Żabki. Ja bym chyba strzelał, że z Biedronki. Powiem tak, bardzo dobry obiad na szybko. Jak gdzieś tam szybko trzeba coś zjeść, a nie ma czasu na jakieś, nie wiem, piwcenie czy coś. To nie było dobre, a warte. Bo naprawdę smaczne. Borowikowy las. Serek puszysty tartar. Czy tam tartar. Tartary, jakoś tak. Naprawdę polecam, smaczny, kurczę, no to było tak dobre, że jak więcej go nakładałem, większa warstwa była nałożona niż bułki na przykład było. No. Słuchajcie, poznałem ziemniaczki już gotowe z rozmarynem i z papryką. Te z rozmarynem nie były złe, chociaż tutaj coś mi w smaku nie pasowało. Ale ta druga wersja z papryką, po prostu rewelka, polecam, no smaczne, idealne wręcz.
O, kolejna pasta. To już nie będę się tutaj wypowiadał, no bo wiadomo, już powiedziałem. Indyk ze śliwką. To też z tych gotowych, właśnie wolno gotowanych mięs z Biedronki. Naprawdę, też bardzo dobre. Po odgrzaniu, aż mięsko się tak po prostu rozwarstwia. Jest takie mięciutkie, no miam, miam. Pyszne, polecam, naprawdę. O, to są ciasteczka, to były chyba z Lidla. Chyba z Lidla. Ale bardzo dobre, słuchajcie, to nadzienie. Rewelka. W ogóle cała kompozycja, to wszystko tak skomponowane, że no aż warte, warte smaku i uwagi. Miam, miam. Och, piękny zapach, tylko brudna butelka. Przepraszam, no bo to wszystko razem, wiadomo. To są perfumy z Zary. To jest Seul, a jeszcze jest Lizbona. Piękne zapachy, wytrwałe, mocne. Jak psikniesz na bluzę, kilka tygodni będzie pachnieć. Naprawdę. I są niedrogie, więc polecam. Naprawdę warte uwagi. O, jeden kolejny z moich ulubieńców. Mohani Skwalan. Naprawdę super produkt. Nie zapycha, nie jest drogi. Pomaga odbudować barierę hydrolipidową i w taki właściwy, zdrowy sposób natłuszcza skórę, tak? No bo skwalan to jest taki łój, tak jak jest u nas w skórze, czyli tak jakby wiecie. No i dobra. A, jest jeszcze czekotubka. Uwielbiam, polecam czekotubkę do zwykłego rogalika, takiego maślanego, nie? Czyli go tam lekko rozciąć, wcisnąć czekotubkę i na chwilę do mikrofalówki. Patent sprzedała mi kumpela z pracy i potwierdzam, jest udany. Torba pusta, teraz to. Nienawidzę tego, bo zawsze po denku trzeba to wszystko, korki do korków, plastik do plastika, po prostu rozdzielać. I to się schodzi. Ale dobra, mam to na własne życzenie. Gdybym nie zbierał tak długo i robił częściej denko, to by tego problemu nie było. A teraz muszę sam się z tym bujać. No. Także ja się bujam, dopijam kawczana. Idę dalej kontynuować vloga. Widzimy się w kolejnym filmie. Pamiętajcie o łapeczce i do zobaczyska. Pa!